Siemanko widzowie, witajcie na kanale. Ja jestem Łukasz i w dniu dzisiejszym pogadamy sobie o tym, dlaczego opakowania do gier, te kartonowe opakowania, są najczęściej dużo droższe od samych kartridży, czy tam płyt, ogólnie nośników z grami. Czyli ta cała zawartość kartonowa, czyli instrukcja, mapka i kartonowe opakowanie. Natomiast, żeby przejść do tego meritum sprawy, trzeba cofnąć się troszkę wcześniej, jeżeli chodzi o moje filmy, ponieważ 4 filmy, które nagrałem wcześniej, odnosiły się do tego finału tutaj i w jakiś sposób były moim sprawdzeniem, w jaki sposób wy odnosicie się do opakowań, do tego, jak kolekcjonerzy bądź ludzie kupujący gry dbają o te rzeczy i tak naprawdę co wpływa ostatecznie na to, że te wartości tych pudełek bardzo, bardzo znaczącym stopniu wpływają na cenę kompletnego przedmiotu. Moi drodzy, tu mój magiczny notesik, sobie zapisałem pewne rzeczy, żeby nie pomylić faktów, więc pierwszym filmem, który nagrałem, który się odnosił do tych kartonowych opakowań, był film pod tytułem Fałszywe opakowania gier do PC-ta oraz do konsol. Czyli tam odniosłem się do tego, że pewna osoba na tam blogu kolekcjonerskim facebookowym zrobiła sobie reprodukcję 1:1, czyli taką zwaną fałszywkę, bo nawet nie reprodukcję, ale fałszywkę 1:1 kartonowego boksa do PC-ta. I w tym filmie odnosiłem się do tego, że jest to w pewien sposób zaburzanie rynku kolekcjonerskiego, jeżeli chodzi o kompletne wydania. Tym samym także zaburzanie cen, ponieważ rozpoznawanie oryginalnego opakowania wiąże się z większymi środkami do tego potrzebnymi, co oczywiście zwiększa cenę tych opakowań, dlatego że bardzo trudno jest dostać oryginalne opakowanie i rozróżnić je w stosunku do fałszywki. I tam, moi drodzy, film ten zdobył 413 wyświetleń. Wiadomo, dużo, niedużo, ale zdobył 413 wyświetleń jak na moment, w którym ten film nagrywam. Natomiast stosunek łapek w górę do łapek w dół, czyli przychylności do tego, żeby jednak to jest złe, jest 23 łapki na potwierdzenie, że ludziom się to nie podoba, jeżeli chodzi o to, co tam się dzieje, no i 4 łapki na nie. Czyli te osoby nie widzą problemu w tym, że ktoś sobie tworzy reprodukcję pudełek, zaburzając w pewien sposób system kolekcjonowania tych opakowań do gier. Kolejnym, moi drodzy, filmem jest czy kupisz grę za 1000 zł? Tu się odnosiło to także do pewnego rodzaju tych właśnie opakowań, dlatego, żeby sprawdzić, czy wartość gry powyżej tysiaka w tych czasach ludzi, którzy mają pojęcie, dlaczego tak, a nie inaczej, jest kogoś dziwi. Czyli, że czy 1000 zł jest kogoś dużym wydatkiem za kompletną grę, na przykład w kartonie na Super Nintendo czy na PC-ta. I tutaj, moi drodzy, aż się zdziwiłem, ponieważ stosunek ludzi, którzy pozytywnie odebrali ten film, czyli zgadzają się poniekąd z moim zdaniem, to jest 100%. 34 osoby były na tak, 0 było na nie, natomiast same wyświetlenia tego filmu to było ponad 600 wyświetleń na dzień dzisiejszy, dokładnie 606, co świadczy o tym, moi drodzy, że wielu ludzi bardzo interesuje cena gry w stosunku do tego, czy ktoś tworzy jej repro, czy nie, więc tutaj jest, no, przy tym pierwszym filmie było 400, a tu jest aż 600, 200 więcej, prawda? Kolejny film, moi drodzy, był nośnik fizyczny jako dziedzictwo kulturowe. Także odnosiło się do opakowań i do wydań fizycznych. Tam także się odniosłem do opakowań, które mają w jakiś sposób swoją znaczenie pod kątem tej całej właśnie całego artu na opakowaniu, na instrukcji, na okładce, nawet na druku, na płci, ponieważ to ma swoją także jakąś wartość historyczną. Wiadomo, dla jednych mniejszą, dla innych większą, niemniej jednak jakiś tam walor kulturowy, który potem za parę naście, dziesiątset lat będą nasi potomkowie mieli możliwość zweryfikować, zobaczyć, z tym poobcować, prawda? No i tu, moi drodzy, wyświetleń było raptem 191, czyli dużo, dużo mniej niż kwestia cenowa gry, no i też o połowę mniej niż tworzenie kopii opakowań. I moi drodzy, tutaj także statystyka, jeżeli chodzi o pozytywny odbiór i zgadzanie się z moim podejściem, jest przytłaczająca, ponieważ 19 łapek było na tak, czyli pozytywnych, a tylko 2 były na nie. I ostatnim filmem, który nagrałem niedawno, co mnie zdziwiło, że jest taki, był, a nie inny odbiór, to jest film, w którym
redaktor TV Techa zniszczył opakowanie z kolekcjonerskiego wydania, przeznaczonego dla kolekcjonerów. Opakowanie tej gry z Cyberpunka 2077. Tak? Tak. I tu, moi drodzy, wyświetleń było 400, ponad 400 na moment, kiedy nagrywamy, czyli 414. I tutaj łapek w górę było 23, a 9 było na to, że jednak ktoś się z moim podejściem nie zgadza. Czyli statystyka około 71,5% na pozytywny odbiór. Co po całości jest to ok, ponieważ w każdym filmie wychodzi na to, że ludzie, którzy kolekcjonują grę, mieli podobne zdanie, kolekcjonują gry, kolekcjonują ogólnie nośniki fizyczne gier, znaczków, nie wiem, kart telefonicznych, filmów, monet. Mają podobne podejście do mojego, z tym, że jednak jest pewien odsetek ludzi, którzy mają tutaj inne zdanie, moi drodzy. I teraz tak, komentarzy było także sporo, tutaj wam kilka może wyświetlę, żebyście sobie zobaczyli, więc jeżeli co, to sobie możecie zatrzymać film i przeczytać. Natomiast kilka komentarzy mnie trochę ruszyło, na przykład sytuacje, w których ludzie mówią, że co kto robi ze swoim opakowaniem, to jest jego sprawa i chuj ci do tego. Jeżeli podobają ci się takie treści na kanale, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę bądź dół, jeżeli nie, i komentarz. Wspomożesz ten kanał i dasz mi info, że wszystko jest ok. I powiem wam, że ja rozumiem. Jeżeli ktoś coś robi sobie sam ze sobą dla siebie w domowym zaciszu, to naprawdę nic mi od tego, może sobie to zrobić z tym, co chce. Zniszczyć, wyrzucić, dać dziecku do zabawy. Naprawdę jest to w porządku. Natomiast jeżeli ktoś jest redaktorem jakiegoś tam vloga na YouTubie pod kątem właśnie growym, gdzie tworząc kanał growy ma się świadomość, że także kolekcjonerzy tam się udzielają, i robiąc, dzieląc się tym faktem ogólnie publicznie na takim właśnie kanale, będąc tam redaktorem, uważam, że jest to pewien sposób prowokacji i w pełny tego znaczenia sposób, ten film jest po to, żeby właśnie skomentować. Stworzone zostało dla prowokacji, no bo, moi drodzy, ja wiem, że komuś coś się niszczy, ktoś sobie coś złamie, zepsuje, rozwali, bo tak po prostu ma. Robienie takiego filmu na przykład na kanale, gdzie się robi rozpierduchy konsol, testuje się ich wytrzymałość, to jest jedno, prawda? Ale być redaktorem, który nabył tą kolekcjonerkę w ramach swojej kolekcji, a potem to wyrzucił i mówi o tym, to jest bez sensu, bo jeżeli nie jest to film, w którym testujemy wytrzymałość konsol, sprzętu, nie wiem, gier, pod kątem ich zużycia, nie wiem, kontaktu z ogniem, z mrozem, z czymkolwiek, tylko i wobec deklarujemy, że kupiliśmy sobie kolekcjonerkę jako redaktor, a teraz ją po części rozkompletowujemy i części z niej wyrzucamy, bo tak po prostu chcemy, no to jest w porządku, jeżeli nie dzielisz się z tym ze światem, bo to nie jest ani żaden test, ani żaden, znaczy może to jest właśnie test, może to właśnie jest test sprawdzenia, jak ten czyn odbiorą ludzie z zewnątrz. Więc może to, co ja właśnie uczyniłem w tamtym filmie, miało to jakiś cel. Podobnie na przykład jak ludzie odnoszący się w komentarzach niektórych, na przykład w tym, jak oceniałem robienie fałszywki pudełka z Silent Hilla do peceta. Ja rozumiem, że niektórzy tam mówią, że o, zrobił sobie jego sprawę, nie będzie tego wprowadzał do obrotu, a jeden nawet tam się człowiek odezwał, mówiąc w swoim komentarzu, że on bardzo chętnie by takie opakowania kupił. Moi drodzy, ja ogólnie do robienia reprodukcji opakowań nie mam nic, kompletnie. Niemniej, jeżeli już dążymy do tego, żeby on wyglądał identycznie jak oryginał, to już coś mam, dlatego że wymaga to ode mnie jako od kolekcjonera potem naprawdę większego zbadania sprawy i umiejętności rozróżnienia oryginału od fałszywki, niżeli w sytuacji, gdzie się robi jakieś reprodukcje pod kątem AliExpress, czy na przykład reprodukcje oficjalne od firm, które mają do pozwolenia, ale robią to po swojemu. Robią nową okładkę, robią oznaczenie w jakiś sposób, czyli starają się nie dążyć do tego, jaki był oryginał, bo no bo nie chcemy zaburzać, robić fałszywki, tylko swoją własną reprodukcję i to jest w porządku. Ale jeżeli robimy coś pod kątem bycia 1:1 w oryginale, czyli robimy fałszywkę, a nie reprodukcję, no to, moi drodzy, to nie zasługuje na
jakiś szacunek czy jakieś uznanie, dlatego że kiedyś przyjdzie wam sytuacja taka, że będziecie chcieli sobie taką grę kupić i naprawdę będziecie mieli coraz trudniej to rozróżniać. Więc to także wprowadza pewne zaburzenia w kolekcjonowaniu gier kompletnych, czyli z opakowaniami, ponieważ wprowadza zamęt, co powoduje także wzrost cen. Podobnie jak właśnie niszczenie opakowań powoduje wzrost cen. Tak samo tworzenie fałszywek wymagających większej znajomości i umiejętności rozróżnienia właśnie ich od oryginału także powoduje wzrost cen. Moi drodzy, i potem właśnie była ta sytuacja z tymi kwotami, czy kupisz grę powyżej 1000 zł. Widać, że wielu ludzi ma do tego stosunek normalny kolekcjonerów, bo wie, z czym wiążą się te ceny. Raz, że wiążą się one z małym nakładem pewnych rzeczy, już samych z siebie, a dwa, że właśnie kompletność wydania jest pomniejszona o te właśnie sytuacje, gdzie ludzie niszczyli opakowania, bo nie byli z tego, nie przywiązywali do tego uwagi. No, tam jeden pan się odezwał, że chociażby odniósł się do kolekcjonerów, że kolekcjonerzy to jest rak, ponieważ przez to, że kupują gry, w które nie grają i zatrzymują je dla siebie, dla samego posiadania, powoduje wzrost cen. Mój drogi kolego, jakbyś ty taką grę też nabył, to także byś tej gry pewnie zagrałbyś sobie w nią chwilę, a potem jej nie odsprzedał, tylko położył na półkę i się w nią patrzył, ponieważ no, jesteś hipokrytą, bo sam byś tą grę nigdy dalej już nie puścił. Chodzi o kwestie takie, że boli cię cena, że ty nie możesz sobie jej na półkę kupić, ale jeżeli nie masz wymagań kompletności, a mówisz, że człowiek, który niszczy, znaczy masz wymagania kompletności, powiedzmy, a człowiek, który niszczy opakowanie, nie wzbudza w tobie żadnego jakiegoś emocji, żadnych emocji w tobie to nie wzbudza, no to jest dziwne, bo na przykład takie gry na Super Nintendo w większości dostać sam cartridge to są naprawdę czasami ułamki ceny kompletnych wydań. Dam przykład ci chociażby Chrono Triggera. Chrono Trigger, sam cartridge kupisz w okolicach 1200-1500 zł, troszkę więcej może, no bo to, że do 2000 zł kupisz sobie sam ładny kompletny, znaczy sam ładny, niezniszczony cartridge. Natomiast jakbyś chciał komplet ze wszystkim, czyli opakowanie, mapki, instrukcje, to co tam było wydawane, karta rejestracyjna, którą też ludzie wyrzucali bądź wysyłali, to ta kwota się nie zwiększy o 500 zł, ta kwota zwiększy się trzykrotnie. Czyli opakowanie z instrukcjami, z mapkami jest warte dwa razy więcej niż ten cartridge. Jakbyś ty chciał być graczem, powiedzieć, że jesteś graczem, czyli rynek kolekcjonerski zaburza ci bycie graczem, nie zaburza ci. Będąc graczem nie potrzebujesz opakowania, nie potrzebujesz mapek. To wszystko możesz sobie nawet z internetu ściągnąć i wydrukować, popierając robienie reprodukcji. Natomiast oryginalny nośnik kupisz dużo taniej i nie będziesz walczył z kolekcjonerami, bo oni w większości przypadków chcą komplet. Będąc nawet graczem, nie musisz oryginalnej gry kupować. Bądźmy szczerzy, gracz to nie jest kolekcjoner. Nie będziemy mylili gracza oraz kolekcjonera, bo to są dwa różne światy, już o tym mówiłem w poprzednich filmach. Gracz może sobie taką grę na Super Nintendo ściągnąć w minutę, nawet nie, włączyć ją na emulatorze, na telefonie, na konsoli przerobionej, może sobie to uruchomić na czymkolwiek naprawdę, bo teraz uruchomienie gry ze Super Nintendo jest wszem i wobec możliwe. Natomiast nawet chcąc mieć oryginalny nośnik, także kupi go za ułamek ceny, bo nie potrzebuje opakowania do bycia graczem. Do bycia graczem potrzebujesz tylko grę. Niezależnie od tego, w jakiej formie, czy to cyfrowej, czy to z nośnika, nie potrzebujesz opakowania. Więc jeżeli mówisz do mnie, że kolekcjonerzy zaburzają ci bycie graczem, no nie zaburzają ci bycia graczem. Graczem możesz być, nie posiadając oryginalnego nośnika, mój drogi kolego. Więc sam sobie przeczysz. Natomiast w kolekcjonerskim podejściu, moi drodzy, tak naprawdę kiedyś ludzie właśnie niszczyli te opakowania kartonowe, czy to do Super właśnie Nintendo, czy to do PC-ów, czy to do Game Boyów. Nie niszczyli, bo była to perfidne niszczenie. Nie, po prostu mentalność była taka wtedy człowieka, że kupował sobie grę, wyjmował sobie kartridż, obadał instrukcję, nic ciekawego nie było, no i jak pudełko po chipsach, szedł do domu, wywalił po drodze do kosza, a sam kartridż sobie już włożył, grał i to była taka mentalność. Wiadomo, że w kolekcjonerstwo
przechodzi się z czasem, prawda? Z czasem przechodzi ta mentalność kolekcjonera. Natomiast z początku, jak się jest dzieckiem, nie zwracało się wtedy uwagi na opakowania. Sam wiem, jak to było ze mną, prawda? Dlatego kartony nie były tak szanowane. Wiadomo, plastikowe opakowanie do płyty CD na przykład, czy to do Segi Mega Drive, Segi Genesis, było inaczej traktowane. Jednak to był plastik, on w jakiś sposób chronił ten kartridż bardziej niż ten i jakoś nie niszczył się. Bo nawet kwestia jest taka, że te kartonowe opakowania też nie tyle zawsze, co były wyrzucane. Czasami one nawet były, wiadomo, zostawiane, tylko szczerze, wiadomo, coś tam się źle wyjęło, tu się rozdarło, tu się pogięło, bo się za mocno złapało i w pewnym momencie po dziesiątkach wyjmowań tego kartonowego opakowania z półki, ono już nie nadawało się do niczego, było czasami rozdarte, obite, zachlapane. Natomiast opakowanie do takiej gry z Segi Mega Drive, które było, okładka była schowana za folią, całe było plastikowe, nawet po upadku, po wznieceniu, nie było zbytnio śladu, dlatego też jedyne, czego często brakuje w grach do Segi Mega Drive, Segi Master System, Genesis, to na przykład są właśnie instrukcje tylko i wyłącznie, ponieważ najczęściej się je przeglądało, gdzieś tam na bok się odkładało, no i one siłą rzeczy ginęły, czy to były przypadkiem zniszczone, zalane, rozdarte, wyrzucone, bo tak po prostu, nie wiem, z gazetą poranną przypadkiem, ale że jakiś papier weźmiemy, wyrzucimy, prawda? Ale te plastikowe opakowania rzadko kiedy się niszczyły na półce, od samego stania, odtrzymania, dotykania i wyjmowania, więc one przetrwały długo i są najczęściej te kartridże kompletne. Natomiast wszystko, co było kartonowe, no się po prostu nawet czasami siłą rzeczy niecelowo to do kosza wyrzucając się niszczyło i potem lądowało w koszu, bo już było brzydkie, zniszczone, porozdzierane i w ogóle nie nadawało się już do niczego, prawda? Więc to właśnie spowodowało, że ceny gier w kartonowych opakowaniach tak bardzo kompletne wzrosły. Z tego powodu, że jest ich mniej niż samych nośników tych właśnie gier. Powiedziałem o Chrono Triggerze, to samo jest z Final Fantasy, na przykład 3 na Super Nintendo, który jest, wiadomo, 6 oficjalną, ale 3 w wydaniu amerykańskim. I sam kartridż kosztuje około 300, 400, 500 zł. Ale już komplet z mapkami obydwoma, z instrukcją, kartą rejestracyjną potrafi kosztować około 2000 zł. To jest czterokrotność. Opakowanie jest warte 4 razy praktycznie więcej niż sam kartridż, niż sama gra. Bo ich nie ma, bo były niszczone. I powiem wam, dlatego poruszył mnie ten film tego redaktora z TV Techu, bo ja myślałem, że mając świadomość dawnych czasów, gdzie właśnie te opakowania były niszczone i z tego powodu teraz te właśnie kompletne wydania gier na Super Nintendo, na NES-a, Game Boy'e są takie drogie. Nawet u ludzi, którzy powinni mieć tego świadomość, właśnie redaktorów, którzy z tym są na co dzień, powinni oni pamiętać i wiedzieć, że właśnie takie szanowanie wydań z małym nakładem, bo akurat ten Cyberpunk przypuszczam, że miał mały nakład i to opakowanie nie jest to wydanie tak bardzo miało z dużym nakładem wydane, to myślę, że powinien mieć świadomość, że jeżeli on teraz to opakowanie wyrzuca, to w tym momencie umniejsza ilości dostępnych tych opakowań na rynku, przez co za lat 5, 6, 10 figurka może być warta 200 zł. Zawartość tego wydania może być warta łącznie 300 zł, z tą figurką 200, czyli 500 zł. A opakowanie, przez to, że jak tam wielu ludzi nawet pisało w komentarzach, pewnie też przeczytaliście te komentarze, jak wam wyświetliłem, też wyrzucało te opakowania, nawet się chwaliło, ja wyrzuciłem 2, ja wyrzuciłem 1, no to moi drodzy, nadejdzie czas, że chcąc to wydanie mieć za 10 lat w komplecie, będzie go kompletnego, dostępnego na rynku ze 100% na dzień dzisiejszy, znaczy powiedzmy w momencie premiery ze 100% będzie dostępnego go powiedzmy za lat 10-30% w komplecie, a zawartość będzie dostępna w 90% nieuszkodzona w stanie idealnym. I teraz, moi drodzy, przy takim współczynniku dostępności karton 30% całość, zawartość 90, no to karton będzie kosztował powiedzmy 1500 zł, a zawartość 500 zł. Przykładowo mówię. I wyjdzie to samo, co w tym momencie jest z Super Nintendo, czy z NES-em, czy z Game Boy'ami, że te pudełka będą dużo więcej warte. Podobnie jest z konsolami przecież. Kiedyś, jak się kupowało konsole, tak jak telewizor się kupowało, to te pudełka do PlayStation, do Sega, do wszystkiego, wyjmowało się konsole, podłączało się, machnęło się instrukcję, czy jest wszystko w porządku, szło do kartonu, do śmietnika, wzgięte i koniec, tak? Dlatego na dzień dzisiejszy
Samego PSX-a spokojnie kupimy sobie jedynkę za 150-200, ładnego za 300 zł, powiedzmy, z padem, z kablami. Ale jak już chcemy kompletnego, ładnego, ze steropianami, ze wszystkimi instrukcjami, wszystkim, co powinno być, to już trzeba koło to się kawę walić. Więc opakowanie warte jest 2-3 razy więcej niż ta konsola. Już nie mówię o konsolach pokroju Philips CDI, o konsolach pokroju FreeVio, czy o konsolach pokroju chociażby nawet powiem wam, niektóre limitowane wydania PlayStation 2, które także właśnie limitowane opakowanie kosztuje, bo nierzadko konsola jest czarna i klasyczna jak wszystkie inne modele, ale opakowanie było limitowane, ponieważ włożona była tam limitowana gra i to opakowanie limitowane kosztuje 1500 zł. Więc cieszy mnie, że większość ludzi pozytywnie odbiera te treści względem właśnie takich zwykłych pudełek do gier, bo no jak mówię, gracz nie powinien interesować się opakowaniami. Jeżeli mi będzie tutaj gracz wywalał komentarze, że on się interesuje opakowaniami, to nie jest graczem, jest kolekcjonerem, robi jakieś, nie wiem, dziwne zawichrowania tutaj w temacie i myśli, że nikt tego nie wyczai. No nie, ale gracz nie będzie dyskutował o pudełku, gracz nie będzie dyskutował o mapce. Gracza interesuje gra. Gracz nawet, moi drodzy, nie będzie dyskutował o nośniku, ma to w dupie. Naprawdę. Najważniejsza jest dla niego gra. Więc jeżeli mi jakiś tam człowiek sobie pisze, że kolekcjonerzy zaburzają mu zakup kompletnej gry, no to coś chyba nie bardzo, nie? Nie bardzo. Więc wracając do meritum, moi drodzy, najczęstszym powodem tego, że kompletne sztuki wydań gier kartonowych, tu będę podkreślał kartonowych, czyli opakowania, wszystkie te właśnie rzeczy z tym związane, mapki, instrukcje, plakaty są takie drogie. Właśnie powodem tego jest to, że wiele z nich się po prostu wyrzucało, podobnie jak ten pan w filmie tam, co nagrałem wcześniej z Cyberpunka, też to opakowanie wyrzucił. I analogia taka, że dostać dzisiaj piękne, ładne, kompletne wydanie niezniszczone Chrono Triggera na Super Nintendo z mapami, z plakatami, z kartą rejestracyjną, instrukcją, wtłoczką, wszystkim jest tak bardzo trudne i cała ta otoczka bez kartridża kosztuje 3-4 razy więcej niż sam kartridż. Będzie miał analogię w tym właśnie teraz, widzę, za parę lat, bo jeżeli ludzie właśnie piszą, że też wyrzucają pudełka do limitowanych edycji gier, gdzie tak naprawdę sama ta gra nie ma wartości pełnej, jeżeli chodzi o, że nie ma aż tak dużej wartości, bo też na tym płycie jest niepełna. Właśnie całą wartość dzisiejszych, moi drodzy, wydań, które w większości na płycie się nie znajdują, ma ta otoczka, czyli grafika grafika na płycie, okładka, element jakiejś książeczki, figurki i całe to opakowanie. To są rzeczy wartościowe, bo za to się właśnie płaci. Nie płacisz za nośnik, który sobie zostawiasz. Płacisz za całość. I jeżeli rozkompletowujesz to, no to doprowadzasz do sytuacji, że twoje wydanie nie będzie już atrakcyjne w przyszłości dla kolekcjonera, dla gracza także, bo gracz nie zagra sobie w tą grę, bo nie będzie miał tam wszystkich aktualizacji i będzie czuł się nie do końca komfortowo grając w jakąś wersję niepełną gry, bo na płycie ma niepełną, bo to wymaga miliona aktualizacji, jeżeli chodzi o tego Cyberpunka. Więc wartość ma cała ta otoczka, opakowanie, te wszystkie foliki, tylko nie wiem, te wszystkie figurka właśnie ma wartość, to wszystko. I to się wartość dzieli, ale patrząc pod kątem tego, że ludzie dalej wyrzucają pudełka, to znowu się okaże za parę lat ładnych, że to pudełko będzie najwięcej warte. I znowu się okaże za parę lat ładnych, że znowu ktoś będzie tworzył reprodukcję tego pudełka, bo będzie go niedostatek, będzie go za mało dla potencjalnych potrzebujących i ktoś znowu zdobędzie zawartość całą postaci figurki, tej płytki, opakowania i tych wszystkich elementów, które wchodziły w skład tej kolekcjonerki, ale będzie miał niedosyt, bo nie będzie miał opakowania i stworzy znowu reprodukcję, bo opakowanie będzie dla niego za drogie. A dlaczego będzie za drogie? Bo jakiś gościu wcześniej, parę lat wcześniej je wyrzucał. Inni mu przyklaskiwali i mówili, że to jest jego sprawa, mówiąc, że oni także wyrzucali. I stworzy się reprodukcja. I będzie znowu natłok reprodukcji i trudne rozróżnianie. I znowu cena będzie 15 razy większa. Dlaczego? Dlatego, że wielu ludzi przymyka oko, przyklaskuje
wyrzucaniu. Potem przyklaskuje robieniu fałszywek. Nie mówię o reprodukcjach, bo to jest inna liga. Nie mówię o botlegach na Pegasusa czy tych innych, bo to jest inna liga. To są rzeczy nie dążące do oryginału, jak mówiłem wcześniej. Mówię o fałszywkach, 1:1 z oryginałem, żeby jak najbardziej móc tego nie rozróżnić. Jeżeli takie rzeczy się będą działy, jak dzieją się teraz, i ludzie temu przyklaskują, no to sytuacja zatoczy koło, moi drodzy. Bo ktoś tam powiedział, że to są tylko kawałki plastiku. Moi drodzy, jak będzie kataklizm, to nawet złoto czy pieniądze nie będą miały żadnej wartości, nic kompletnie. Tak jak ostatnio czytam sobie teraz książkę Stephena Kinga, Bastion. I jest taka, była taka fajna sytuacja, która mi akurat wpadła, no mam ją w głowie, tak wpadła mi w myśl, że był sobie, szedł sobie tam gościu z jakąś kobietą w tym postapokaliptycznym świecie po zarazie, podchodzi do niego inny i mówi, dam ci $1,000,000 w walizce, otwiera kupa kasy za 15 minut z twoją kobietą. Moi drodzy, a on na niego patrzy i mówi, ale co on z tymi pieniędzmi ma teraz zrobić, jakby wszystko straciło wartość, czy to kamyczki złoto, czy to ten wartość w tym momencie miał kompan, bo coraz mniej ludzi było na świecie, mieć co zjeść i tak naprawdę wartość jeszcze miało paliwo, chociażby dlatego, żeby móc przemieszczać się na dużych obszarach jeszcze pozostałościami pojazdów, jak motocykle czy samochody. Więc mówiąc, czy coś będzie miało kiedyś wartość, nic nie będzie miało wartości poza jedzeniem, towarzystwem i dachem nad głową i możliwością przemieszczania się. To będzie miało kiedyś wartość, jak będzie kataklizm. Ale póki kataklizmu nie ma, to i będzie normalnie się rozwijała ludzkość, świat i wszystko, to te dobra kulturowe powinny mieć znaczenie, jeżeli nie nastanie jakiś kataklizm. Chociaż nawet powiem, moi drodzy, kataklizm. Wystarczy serial The Last of Us, który obejrzałem ostatnio i moment, w którym Ellie podchodzi do automatu Mortal Kombat ze swoją tą kumpelą i grają i pamiętają już po kataklizmie, gdzie urodziły się w czasach, kiedy tego już nie było, to zdobywały te informacje skądś, z pozostałości pism, nie wiem, gazet, plakatów, czegokolwiek, co dało możliwość im obcowania z przeszłością i jak widziały, zobaczyły ten automat z Morta, to normalnie aż gały wyszły, że one to znają. Nie wychowały się z tym. Nie miały z tym styczności za młodu. To nie jest ich jakiś rodzaj sentymentu z młodości. Nie. One się z tym... One miały styczność z rzeczami, które pokazywały im, jak to było kiedyś i w ich głowach, ich potrzebach buzowały, że chciałyby z tym kiedyś poobcować. I jak pojawił się ten automat Mortal Kombat, to było z tego, co pamiętam, Mortal, nie miała znaczenia żadna tam jakaś przygoda z przeszłości, obcowanie, tylko to, co teraz, że możemy to zagrać, mając tylko styczność z informacjami w jakiejś książce czy gazecie o tym. Więc na tym to polega. Nawet po kataklizmie, moi drodzy, ta fizyczność może kiedyś dać komuś radochę. A jakby to wszystko było tylko cyfrowe, to w momencie kataklizmu, braku prądu, wybuchów, jakichś akcji, które wszystko niszczą, nie ma już nic. To nie jest zapisane gdzieś w chmurach i nam to kiedyś, jak znowu będzie od nowa technologia się stworzy, będzie nam to możliwe obcowanie z tym. Nie, to zniknie. A jakiekolwiek szczątki fizyczności, nawet po kataklizmie, będą mogły nakierować te przyszłe pokolenia na przykład na to, że kiedyś coś istniało i żeby to reaktywować, stworzyć coś na wzór tego, coś podobnego, będą miały jakiś zalążek tego, co było. Więc cyfryzacja jest do dupy, bo nie da w przyszłości możliwości chociażby nawet jakiegokolwiek namacalnego obcowania z informacjami o tym. Już nie mówię o użytkowaniu tego w sposób, w jaki było to, do czego było to stworzone, tylko namacalna możliwość zobaczenia, przeczytania i nie wiem, nawet jakoś obcowania z tym fizycznie. Dlatego kiedyś to może mieć dużą wartość, nawet kiedy będzie jakaś zaraza, pierdyknie meteor czy coś, zawsze coś może zostanie. A z cyfryzacji nic nie zostanie i dlatego właśnie
trzeba dbać o te fizyczne wydania czegokolwiek. I nie mówię już o grach, bo gry to jest maleńki zalążek, ale kinematografii, muzyki, nawet jakieś przedmioty codziennego użytku, jakieś, nie wiem, albo instrumenty, to też jest wszystko wartościowym, fizycznym czymś, co jakąś kulturę zachowa. Natomiast cyfrowe w momencie pierdyknięcia meteoru, wybuchu, epidemii i innych rzeczy znikną tak. Nic nie będzie. Dobra, moi drodzy, więc już wiemy, dlaczego opakowania są takie drogie i będą drogie. Co pokazują komentarze i odbiór pewnych treści, które tutaj nakreśliłem przez ludzi, nie wiem, czy to ludzi młodych, czy starszych. Pan, który to zniszczył, był dość wiekowy już. Nie był to 15-latek, tylko człowiek, który już przeżył boom i pewne premiery konsol i upadki, więc no cóż, miejmy nadzieję, że nie ma tak wielu aż ludzi nieszanujących dóbr materialnych, za które się płaci ciężkie pieniądze, i nie będziemy świadkami coraz to większych tworzeń, fałszywek, jeden do jeden, co będzie wymagało od nas coraz to większych nakładów wiedzy i możliwości, żeby rozróżnić to od oryginału. Chociaż takie fałszywki też kiedyś, wiadomo, będą jakąś namacalną formą tego, co było w jakiś sposób. No, ale wiadomo, dla kolekcjonera nie jest to wartościowe. Wiadomo już, czemu gry są takie drogie w tych kompletnych wydaniach i dlaczego tak dobrze przyjęliście film o grach za 1000 zł, mając świadomość, że 1000 zł to jest nic tak naprawdę za coś wartościowego, kompletnego. To jest naprawdę niewielka kwota. 1000 zł to jest... Tutaj, no wiadomo, to nie jest dużo przy kolekcjonowaniu. Jest to dużo przy graniu. Dla gracza to jest dużo, ale dla kolekcjonera to nierzadko jest tylko dopiero początek. Jeżeli naprawdę ceni sobie kompletność i jakość wizualną tego, co zbiera, co kolekcjonuje. Mówię o znaczkach, o wszystkim, prawda? Nie tylko o grach. Także i wiadomo, tamten film o tym kulturowym znaczeniu nośników fizycznych cały czas to omawiałem, więc to było cały czas wplecione w naszą rozmowę. Także mam nadzieję, że, moi drodzy, ten spokojny wywód wam się podobał, natomiast myślę, że jest on ważny, bo no, pokazuje jednak, że dużo ludzi nie ma dalej tego szacunku do tych materialnych wydań kultury, która tak naprawdę może mieć kiedyś ogromne znaczenie. Nie widzi problemów w tworzeniu fałszywek, nie widzi problemów w tym, żeby to zniszczyć, wyrzucić do kosza, ale może potem widzieć problem, na przykład, że to jest teraz w tamtych czasach późniejszych za drogie, ale nie przywiązując uwagi, dlaczego jest takie drogie, i obciążając tym tą winą kolekcjonerów, tak naprawdę dzięki którym właśnie te wydania są dalej kompletne, bo gdyby dostawali je gracze, a nie kolekcjonerzy, to wszystkie te pudełka byłyby w śmietniku. Więc bardzo dobrze, że trafiają te pudełka do kolekcjonerów, którzy je głaskają, dbają o nie, czyszczą, kładą za gablotkami, bo kiedyś one pewnie w przyszłości znowu pójdą w obrót. Nie każdy jest wieczny, nie każdy żyje wiecznie. Natomiast jak będą one trafiały właśnie w ręce graczy, którzy nie szanują, to będzie ich coraz mniej w kompletności, ponieważ gracz nie dba o otoczkę wydania, które kupuje. Gracz dba o grę. Kolekcjoner znowuż nie ma dla niego aż takiego znaczenia za wartość. Wiadomo, lubi, szanuje, ma do niej sentyment, ale dla niego największą wartość ma całokształt tego wydania i o wszystko będzie dbał. Więc niech jak najwięcej kolekcjonerów kupuje te kompletne wydania i nie trafiają w ręce ludzi, którzy będą umniejszać dostępności tych właśnie kompletnych, pięknych, fizycznych wydań nośników growych, muzycznych, filmowych, znaczkowych, kartotelefonicznych, podstawkowo-piwowych i różnych innych, jakie tam sobie wymyślicie i zbieracie. Dziękuję wam za uwagę i do następnego filmu. Cześć!